Na koniec zaproszenie do wrocławskiego zoo, bo mimo jesieni pojawiają się tam wciąż nowi mieszkańcy. Po raz pierwszy urodziły się dwie alpaki, a w ptaszarni wspaniale prezentuje się maluch korońca plamoczubnego. No to zobaczmy, jak wyglądają. Koroniec plamoczuby to gatunek ptaka z rodziny gołębiowatych, krewniak znanego z epoki lodowcowej ptaka dodo. Zamieszkuje lasy Nowej Gwinei. Jest ptakiem ziemnym, ale w razie niebezpieczeństwa chroni się na drzewach. To największy z żyjących gołębi. Ma niebiesko-szare upierzenie z purpurowym czerwonym nalotem na piersiach oraz charakterystyczny czub na głowie. Jeżeli chodzi o porównanie na przykład z krukami, który jest najinteligentniejszym ptakiem, no to rzeczywiście nie są najmądrzejsze. Ale swój rozum mają. Ale swój rozum mają, są urocze. Są przepiękne, także i bardzo dostojnie się poruszają. Są w tym po prostu takie majestatyczne. Ptaki te objęte są ochroną. Maluchem troskliwie zajmują się rodzice. To już czwarte dziecko tej pary. Jajo wysiaduje para, prawda, na zmianę. Raz samiec, raz samica, około 30 dni. Później następnie przez około 30 dni dokarmiają malutkiego w gnieździe. Nie widać go. 19 września urodził się samczyk alpaki, 3 tygodnie później samiczka. Z wyglądu alpaki przypominają nieco lamy, ale są od nich mniejsze, a z budowy bardziej przypominają owce. To zwierzęta stadne, tworzą grupy złożone z dominującego samca, kilku samic i ich potomstwa. Są bardzo łagodne i niewybredne. Wszystko żerne nasze dostają, siekaną marchewkę, jabłka, buraki, dodatkowo gałązki, siano, woda. Wszystko zjedzą? Tak, wszystko zjedzą, wszystko. Alpaki pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie są bardzo chętnie hodowane. 80% wszystkich zwierząt tego gatunku, czyli 3,5 miliona, żyje w Peru. Jest to zwierzę udomowione. Z wełny alpak produkuje się koce, poncza i wysokiej jakości odzież. Wrocław, Małgorzata Orzeł.